Cześć! Dzisiaj zaplanowałam sobie warzywnik, więc postanowiłam Wam opowiedzieć, co w tym sezonie planuję, co posadzę i jak to wszystko będzie wyglądało. Zacznijmy sobie od skrzyń. W tej najmniejszej tutaj od przodu posieję sobie gęsto groszku. W tamtym sezonie było go dość mało, bo miałam też ograniczone miejsce, natomiast w tym roku planuję całą skrzynię groszku. Dlatego, że my groszek lubimy i będziemy po prostu go na bieżąco zjadać. W tej skrzyni będę sadziła gęsto sałat. Chciałabym w tym sezonie mieć taką całą jedną skrzynię, właśnie na sałaty, kolorowe sałaty także tutaj na pewno dużo wsadzę. Tutaj zasadzę por, seler korzeniowy i cebulę. Skrzynia jest dość wysoka, więc zbiory selera i cebuli powinny być spore. Zależy mi tutaj na dużej ilości tego, więc będzie tutaj dużo cebuli yy, chyba 8 selerów yy, i trochę. Pora. Jeszcze tego nie obliczałam ilościowo, ale jakoś tutaj coś wsadzę. Tutaj między skrzyniami będę sadziła gęsto fasoli fioletowej tycznej, dlatego że chcę jakoś odgrodzić warzywnik od ogrodu. Dodatkowo będę miała zieloną ścianę, która mi osłoni warzywnik przed jakimiś wiatrami, a dodatkowo będę miała z tego zbiory. Przejdźmy do szklarni. W tej szklarni, w tym sezonie, będę miała w całej szklarni ogórki. Jak widzicie, tutaj zostały jeszcze jakieś z poprzedniego sezonu, których nie usunęłam. Na ścianie szklarni, która jest oparta o płot, będzie w Donicy rósł ogórek meksykański. Puszczę sobie go po szybie, żeby ładnie sobie rósł. I po środku dróżki będą papryki z bakłażanami. I jeszcze gdzieś tam wsadzę kapustne, dlatego że chciałabym tutaj mieć dużo ogórków i pomiędzy właśnie papryki, kapustne i bakłażany. No, i gdzieś tam jeszcze my się ogórki. Tutaj w tym pustym miejscu obok jest rabata, naprzeciwko jest moja szklarnia. W tym pustym miejscu powstanie w tym sezonie druga szklarnia, a tak naprawdę tunel foliowy. W tym miejscu powstanie tunel foliowy, w którym będę uprawiała 30 odmian pomidorów. Wszystko zobaczycie w sezonie. Będzie 30 odmian pomidorów. Nie mogę się już doczekać. To jest moje marzenie w tym sezonie. Także tutaj powstanie druga szklarnia. W tym miejscu obok mojej szklarni będą zasiane, wsadzone słoneczniki. W tym sezonie będę wsadzała tutaj. Chyba 6 albo 5 słoneczników, tak, żeby zrobić taką ścianę. W tamtym sezonie miałam taki plan, no ale się jeszcze nie zrealizował niestety. Tutaj, jak co roku, borówki z poziomkami. Tutaj, jak widzicie, mój domek z murarkami. Mam nadzieję, że przeżyją. Zostawiłam je na zimę. Nie wyciągałam ich w tym sezonie. Zostawiłam je po prostu tak. Tutaj jeszcze gdzieś przy skrzyniach wsadzę fasolnik chiński, bo chcę ten warzywnik odgrodzić od ogrodu. Bo od tamtej strony, jak się wchodzi do warzywnika, to zaraz jest trawnik i zaczyna się ogród, to jest ze sobą połączone. A dzięki tą fasolką jakoś się to odgrodzi i będzie to ładniej wyglądać, przynajmniej będzie zabezpieczenie. I jak tutaj mówiłam, w tej dużej skrzyni chcę wsadzić około 30 sałat. Mam nadzieję, że to mi wejdzie, że się zmieści. Opowiem Wam wszystko później w sezonie, co będę robiła z tymi sałatami, bo też mam duży plan. Natomiast tutaj będzie właśnie około 30 sałat, no i tam gdzieś jeszcze ten fasolnik chiński, którego mam nadzieję, że uda się zmieścić i że będzie tutaj dobrze rosło. Gdzieś jeszcze chcę wsadzić arbuza, może gdzieś tam, ale najprawdopodobniej w inne miejsce. Także tak wygląda mój warzywnik. Przy szklarni będą jeszcze rosły aksamitki, żeby zbawiać zapylacze.